Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kuchni. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o matchi. Z japońskiego matcha, ale jednak najczęściej używamy słowa matcha i powiem Wam, że mi też jakoś ono bardziej pasuje. Także najpierw zapraszam Was do wspólnego przygotowania tego fantastycznego i z fantastycznymi właściwościami napoju, a później sobie porozmawiamy o badaniach naukowych i o tym, dlaczego warto matchę pić. Zapraszam. Matcha w Polsce od kilku lat robi się coraz bardziej popularna i ja od mojej koleżanki dostałam pewnego razu właśnie w prezencie matchę z firmy Moja, która dostępna jest na polskim rynku i powiem Wam, że dopiero wtedy naprawdę polubiłam, no bo nie będę mówić, że pokochałam, chociaż pewnie też bym tak mogła powiedzieć, matchę i bardzo chętnie sobie ją robię. Dzisiaj sobie zrobimy z tej najlepszej matchy napar, bo zobaczcie, że mamy aż tutaj trzy rodzaje. Mamy matchę codzienną i ona też jest najtańsza tak naprawdę. Mamy matchę tradycyjną i matchę luksusową. Jeżeli chodzi o matchę, to mamy do niej cały zestaw akcesoriów, ponieważ jest to tradycja pochodząca z Japonii i tam rzeczywiście to są wręcz rytuały parzenia matchy. Nabieramy sobie jedną porcję matchy i co ważne, zalewamy wodą w temperaturze około 80 stopni. 80 stopni jest. Do naszej czarki wlewamy około 100 ml, oczywiście tego dokładnie nie odmierzam. I miotełką robimy takie dość mocne ruchy, żeby tą matchę spienić. Matcha już jest spieniona, tak naprawdę możemy do niej dolać albo wodę, albo wypić ją w takiej postaci, ona jest teraz dość mocna i można ją trochę porównać do takiego espresso, ale możemy też dodać ulubione mleko. Ja pewnie jeszcze osobny odcinek poświęcę na to, jakie są różne możliwości przygotowywania sobie matchy, natomiast w takiej najprostszej, że tak powiem, wersji po prostu możemy dolać do niej wodę. Ale ja sobie tutaj jeszcze pozwolę na przygotowanie właśnie pianki z mleka owsiano-migdałowego, bo to jedna z moich ulubionych wersji matchy. Check the mic and make sure it sound right, boys. Matcha jest uznawana za najzdrowszą herbatę. Jest też w porównaniu z innymi herbatami stosunkowo droga, chociaż oczywiście nie są to jakieś bardzo duże wydatki, ale jest to dlatego, że jest w specjalny sposób uprawiana i też to ta uprawa jest wymagająca i jakby są pewne ograniczenia, czyli tej matchy nie da się po prostu wyprodukować nie wiadomo jakiej ilości. Zazwyczaj pochodzi ona z Japonii i stamtąd jest najbardziej właśnie znana. No i Japończycy naprawdę jakby mają ogromną tradycję właśnie związaną z parzeniem tej herbaty, ale dotarła ona również do nas, do Polski i właśnie te wszystkie akcesoria możemy sobie zamówić, kupić i również w taki sposób parzyć tą herbatę. Takie rytuały nieraz pomagają nam w dobrym nastroju, w utrzymaniu pewnych nawyków i tak jak nieraz na przykład parzymy sobie z rana kawę i ktoś ma ochotę na to, żeby tam jakieś do tej kawy coś na słodko zjeść, to z matchą nie ma takiego problemu, bo matcha sama w sobie jest po prostu takim super rytuałem, jest pyszna i dzięki temu nie musimy już tych wszystkich dodatków, które gdzieś tam nas kuszą, do tego sobie dokładać i nawet przy stosowaniu jakiejś diety czy przy odchudzaniu może to być pomocne. Natomiast co jest takiego wyjątkowego w tej matchy?
W Malcze wyjątkowe jest to, że liście i drzewa herbaciane są przez 3 tygodnie specjalnie zacieniane, żeby promienie słoneczne nadmiernie na nie nie działały. Tym samym w Malczy mamy najwięcej składników odżywczych, takich biologicznie czynnych, aktywnych i dlatego też Malcza ma najwięcej właśnie tych prozdrowotnych właściwości, jeżeli chodzi o herbaty. Jest tam cała masa przeciwutleniaczy, katechin, chlorofilu, bardzo wielu substancji odżywczych i mikroelementów. Tak naprawdę Malcza to sproszkowane liście zielonej herbaty, czyli nie pijemy tylko napar z liści, tak jak przy zielonej herbacie innych rodzajach, ale całe te liście sproszkowane pijemy i ma taki fantastyczny, intensywny zielonkawy kolor właśnie również dzięki temu zacienianiu tych liści. Ma ona też stosunkowo dużo kofeiny i ma jej więcej niż typowa zielona herbata, chociaż w takiej czarce Malczy nie dostarczymy sobie więcej kofeiny niż na przykład w kawie, czyli jakbyśmy mieli tutaj to porównać, to mamy zieloną herbatę, później Malcza ma więcej tej kofeiny i w kawie raczej tej kofeiny będziemy mieć jeszcze więcej. Natomiast to, co jest ciekawe, jest tam w Malczy dużo aminokwasu L-teaniny, a teanina z drugiej strony, czyli tak, kofeina ma właściwości pobudzające, a teanina ma takie właściwości uspokajające, łagodzące układ nerwowy i tym samym Malcza nie ma takiego działania na niektóre osoby jak kofeina, czyli jak kawa, czyli że po prostu dostajemy kopa, ale u niektórych osób później następuje spadek. Dzięki temu, że mamy połączenie właśnie kofeiny i teaniny, to ta energia jest taka na dłużej, jest to takie stabilne też źródło energii. Mnie osobiście Malcza, jakby nawet jeżeli wypiję ją po południu, nie sprawia na przykład, że nie mogę zasnąć, ale rzeczywiście daje takie fajne kognitywne wsparcie. I zresztą mamy to potwierdzone badaniami naukowymi, bo już od kilku lat coraz więcej właśnie naukowców zajmuje się dokładnym badaniem Malczy i rzeczywiście zobaczcie, że ona ma naprawdę sporo tych właściwości prozdrowotnych ze względu na swój skład. Chociażby właśnie poprawa funkcji kognitywnych, pamięci, neuroprzekaźników, dobre działanie na nasz układ nerwowy, czyli obniżenie stresu, przede wszystkim właśnie stanów zapalnych, ale też tych neuronalnych, czyli tych w mózgu stanów zapalnych. Poprawia się wrażliwość insulinowa. Zobaczcie, że również obniżenie się poziomów glukozy, absorpcja kwasów tłuszczowych, czyli to wszystko, o co nam też chodzi, na przykład przy stosowaniu diety ketogenicznej, Malcza tutaj też ma podobne działanie, tak naprawdę powiedziałabym, jak ciała ketonowe pod kątem nowotworowym, a raczej przeciwnowotworowym. Malcza ma pozytywne działanie. No i przede wszystkim właśnie to ta kwestia przeciwzapalna, ta kwestia zwalniania procesów starzenia się, antyoksydanty. To są główne jakby składniki Malczy i mówi się, że ona ma jedną z największych zawartości właśnie przeciwutleniaczy, antyoksydantów, jeżeli chodzi o produkty spożywcze. No i dodatkowo jest naprawdę pyszna. Ja Wam bardzo polecam spróbować sobie właśnie moja Malcza z tej firmy, tą zieloną herbatę, bo ja na początku znałam tylko taką no, tańszą wersję tej zielonej herbaty Malczy, która bardziej nadaje się na przykład do wypieków, bo to są właśnie kolejne jakby zbiory. Tym sposobem nie jest aż tak wysokiej jakości i ona może być gorzka i mi się tak dawniej Malcza kojarzyła. Natomiast jak sobie na przykład wejdziecie chociażby na stronę Moja Malcza, to tam mamy właśnie tak zwaną kuchenną Malczę, która będzie się nadawała właśnie do wypieków, do robienia różnych rzeczy w kuchni. Może tego typu przepisy też się tutaj u nas pojawią na kanale. Ale mamy też właśnie 3 rodzaje tej Malczy, w zależności od tego, jak bardzo
luksusowe, jak bardzo młode i delikatne są liście sproszkowane. I mamy dlatego maczę właśnie luksusową, tą najlepszą z pierwszych zbiorów Młode Listki. Kolejna to jest tradycyjna i codzienna. Natomiast naprawdę każda z nich jest smaczna i możemy ją na wiele sposobów przygotowywać. Dajcie mi proszę znać, czy próbowaliście już kiedyś maczę, czy ją lubicie, czy nie. I jaki jest Wasz ulubiony sposób jej picia, jeżeli macie taki. A jeżeli nie, to myślę, że może wkrótce na kanale pojawi się też film z różnymi opcjami na przygotowanie maczy. Być może nawet zrobimy maczę kuloodporną. No dobrze, to ja dziękuję Wam już za dzisiaj. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!